Siły powietrzne stale podnoszą poziom wyszkolenia pilotów i obsługi naziemnej, czego wymaga coraz bardziej technologicznie zaawansowany sprzęt. Jednym z elementów modernizacji sił powietrznych był zakup wielozadaniowych samolotów F-16 Block 52+, Jastrząb. Jeśli jakiekolwiek konstrukcji lotniczej moglibyśmy powiedzieć, że na etapie swojego rozwoju jest konstrukcją doskonałą, idealną, na pewno to możemy powiedzieć zdecydowanie o samolocie F-16 wersji Block 52+. Ten samolot na przestrzeni lat został tak zmodyfikowany i tak rozbudowany w nowoczesne systemy, że w pełni spełnia swoją rolę jako rasowy samolot wielozadaniowy. Patrząc na ten samolot, patrzymy z zewnątrz na obudowę i zasilacz wielkiego, ogromnego, latającego komputera o wielkich możliwościach. Ten samolot przenosi najnowocześniejsze uzbrojenie, zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, bomby kierowane laserowo, bądź bomby kierowane za pomocą systemu GPS. Tajemnicą zalet F-16 jest jego interoperacyjność, jest jego uzbrojenie i całym sekretem jest to, co siedzi w środku, czyli cała elektronika, awionika, bardzo dobry radar, a ponadto system wymiany danych bezprzewodowy, który pozwala na wymianę danych zarówno pomiędzy samolotami, jak i centrami dowodzenia, danych o celach, o paliwie, o uzbrojeniu samolotów. Lotnictwo posiada także samoloty myśliwskie MiG-29, które nie tylko strzegą polskiego nieba, ale także w ramach programu Air Policing wchodzą w skład polskiego kontyngentu wojskowego Orlik 3. Zadaniem kontyngentu jest patrolowanie przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.